Witajcie. Dzisiaj chcemy się zająć osuszaczem powietrza. Tu jest firma, marka tego. Otóż urządzenie jest na rynku dostępne, ale jest ich bardzo dużo wadliwych urządzeń. Tu jest, proszę bardzo, to takie coś, tak? No i teraz słuchajcie, problem jest taki. Wewnątrz takiego urządzenia znajduje się taki moduł, który steruje całą, praktycznie rzecz biorąc, to jest całe serce urządzenia. Problem się robi w tym, że tutaj strzelają elementy. Procesor się komunikuje jako PIC16, natomiast nie będziemy się skupiali, słuchajcie, na zrobieniu tego modułu. Tylko pokażę Wam, co można zrobić, żeby urządzenie wystartowało i chodziło bez niczego. Normalnie bez tego modułu wiadomo, że urządzenie nie chodzi. Generalnie, zaczynamy od czego? Jeżeli jest problem z tego typu urządzeniem, potrzebujemy śrubokręt, kleszcze, taśmę izolacyjną, no i bierzemy się za rozkręcanie. Teraz tak, jeśli chcemy się dostać do środka, tu pod rączką, tu jest śruba. Śruba jest tu, tu są dwie i dwie są po bokach tutaj zamontowane. I te wszystkie śrubki odkręcamy, ściągamy tą jedną obudowę, no i co? I spotykamy się za chwilę po odkręceniu. No i okej, jak obudowę mamy rozkręconą, to widok jest taki. Tu jest włącznik, jednocześnie jest czujnikiem wilgotności, no i mamy zamontowany ten moduł, więc co robimy? Ten moduł demontujemy, on jest nam najnormalniej w życiu, szczerze mówiąc, niepotrzebny. Mamy czujnik temperatury, tu zamontowany od boku. Też możemy go praktycznie rzecz biorąc sobie zdemontować, albo go sobie zostawić, albo jak tam Wam wygodnie. Ja sobie go zabieram, bo się przyda na testy. Mamy ten czujniczek temperatury, a myślę, że gdzieś koło 10 kg powinien mieć, czyli typowy, który jest stosowany w termometrach. No i teraz tak, wszystko mamy ładnie, pięknie rozebrane, tylko pamiętajcie, rozbiór robimy wszystko bez prądu, wtyczka wyjęta, wtyka leży, pamiętajcie, o, to jest najważniejsza podstawa, to bezpieczeństwo. No i tak, jeśli chodzi o kwestię tego modułu, co mamy zrobić, bo chyba wszyscy na filmie na to czekają. Do tego modułu leci wtyczka. No mniej więcej tego typu wtyczka, którą już teraz wyciąłem. I do tej wtyczki leci Wam przewód czerwony, pomarańczowy. Te przewody obcinamy, łączymy ze sobą razem. Jest czerwony, pomarańczowy. Łączymy je ze sobą. Oprócz tego drugą parę, jaką łączymy, to jest biały kabel i niebieski. Także mamy dwie pary przewodów do połączenia, jeszcze raz, czerwony, pomarańczowy, te przewody łączymy ze sobą razem, biały łączymy z niebieskim, z tej wtyki, z modułu i oprócz tego zostaje nam żółty przewodzik, tu taki jeden żółty przewodzik, a ten żółty przewodzik podpinamy do wyjścia tego czujnika, czyli w moim przypadku tu jest przewód ten, tu i ten przewodzik sobie leci tu. I wchodzi do żółtego, czyli tu mamy to łączenie zrobione. Żeby to można było czytelnie zobaczyć, to Wam pokażę. O, ten żółty kabelek jest połączony tu do tego kabelka i on leci sobie tutaj do tego pierwszego. No i teraz zasada działania jest taka: włączamy moduł, on sobie klika, robi sobie klik tam switch w środku i na podstawie ilości wilgoci on załącza nam urządzenie, żeby ono mogło chodzić. I jeszcze raz wrócę tylko do tych par, żebyście tego nie pomylili, żeby niepotrzebnie sobie nie uszkodzić uszkodzenia. Czerwony z pomarańczowym, biały z niebieskim i żółty to jest już kontrolny, tutaj do kontrolki, że urządzenie jest w trakcie rozmnażania. No i tak, jak zbiornik mamy założony, pokażę Wam próbę, że to faktycznie działa. To może wyłączymy najpierw.
No i w tym momencie jest tak jakby odmrażanie włączone, ale jeszcze odmrażania nie ma, natomiast załączamy urządzenie kręcąc. Jeszcze aż się pojawi tutaj taka, tu się pojawi taka, no kropelka wody. Mamy zbiornik pełny. Słychać. Ja wam pokażę, że to faktycznie mucha. Tu wciąga powietrze. Teraz cierpliwie musimy poczekać, aż urządzenie się wyłączy. Urządzenie mi się nie chciało włączyć, dlatego że zbiornik był wyjęty i świeciła się tutaj ta kontrolka, tak jakby od zapełnienia, czyli wyjęty czy zapełniony to jest to samo, zdominamy i urządzenie się włączy. Ale chodzi o to, że ja wam pokażę, że to faktycznie działa bez tego modułu, tym bardziej, że proszę bardzo, tu jest ten moduł, który jest nieosiągalny na rynku. Niestety. I w tym momencie właśnie to jest tryb, gdzie urządzenie przeszło w tryb już odmrażania. Wentylator się nam zatrzymuje. Czyli czujnik wilgoci działa bardzo dobrze. No i teraz słuchajcie, żeby się urządzenie załączyło, musimy po prostu poczekać dłuższą chwilę. Bądź najnormalniej w życiu chuchnąć troszkę powietrza tam wilgotnego, żeby zobaczyło z powrotem wilgoć i się załączyło. Ale możemy poczekać, żeby to było jasne, że to faktycznie działa. Ewentualnie ja wam pokażę w środku, jak mi się uda. Ściągniemy urządzenie. O, tak jak widzicie,
Te rurki są wilgotne. Tu. I w tym momencie jest odmrażanie i woda sobie tam po prostu kapie. Czekamy, czekamy cierpliwie, aż się kurczę nam załączy. O, mamy urządzenie, się nawet nam załączyło samo. Możemy sobie tej wilgotności podkreślić. Otworzymy zbiornik tu, wyciągniemy go troszkę tu i pokażę Wam, że się kontrolka zaświeci. O, w tym momencie zaświeciła się nam kontrolka. No i proszę, tam jakbyśmy na dnie zobaczyli, już mamy troszkę wody. No i dobra. Skręcamy urządzenie, włączymy go na 15-20 minut, zaraz będzie próba, a jak ktoś nie będzie chciał oglądać dalej, to pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcję włączamy, filmik myślę, że się przyda nie jednej osobie, bo tych urządzeń jest trochę, no i niestety mają właśnie ten mankament, ale po użyciu takiego sposobu przekonacie się sami, że to urządzenie działa. Czujnik najnormalniej w życiu wykrywa wilgotność wokół siebie, załącza urządzenie i tak dalej, tak sobie w kółko włącza i wyłącza. O, tu jak zobaczymy, to wszystko jest już mokre. Czyli ta wilgoć się ładnie nam tu zbiera. Zaczyna sobie tam schudniczki kapać na dół. No dobra, skręcamy i włączamy go na 20 minut. Dobra, nie włączę go na 20 minut. Urządzenie mam już skręcone. Całe gotowe. Zaraz Wam pokażę, że to działa. Tu leży sterownik z niego. Powiem Wam tylko tyle. Urządzenie ogólne godne uwagi, jak ktoś chce kupić. Bardzo dobre rozwiązanie. Agregat chłodniczy, jak z lodówki. Dziennie, gdzie tu mamy napisane. Dziennie urządzenie wyciąga, słuchajcie, do 20 litrów przy temperaturze 30 stopni. Także jest to naprawdę bardzo dużo. Zużycie prądu 350 W. Naprawdę wiele. Urządzenie jest zrobione na agregacie. Gaz jest R134A, czyli ten, co jest używany w samochodówce. W razie by trzeba było go dobić, czyli wiadomo, że jest niepalny, bezpieczny. Także ogólnie urządzenie godne uwagi. Trzeba go stuningować trochę. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to tutaj jest tak, pokrętło do włączania, wyłączania, jednocześnie regulacja ilości wilgoci, jaką ma wyciągać z powietrza, kontrolka, że działa, kontrolka przepełnienia zbiornika bądź niewpiętego zbiornika, no i po przeróbce mojej odraszanie, czyli skraplanie wody i jednocześnie sygnalizacja, że urządzenie jest włączone. Także włączamy go pokrętłem, dodając to, że moduł leży z niego tu. O, w tym momencie urządzenie poszło, wiatrak się startował. No i okej. Tylko jedna rzecz, którą mogę powiedzieć, to taka, że jeśli wyłączycie urządzenie takie teraz chodzące, jak każde jedno, czy lodówka, cokolwiek, to on musi sobie postać kilka minut, żeby termik, który jest na silniku, w agregacie, mógł po prostu stygnąć. Także w tym przypadku obowiązuje dokładnie ta sama zasada, co w lodówce. Dobra, także co, ja biorę się i wyłączam. O, w tym momencie, gdybym chciał załączyć, to nie mogę tego zrobić, dlatego że on jest jeszcze ciepły i włączy się tylko wentylator, a nie włączy się agregat.
i zrobi tylko klik, bo po prostu nie będzie mógł wystartować. Ale pokazać mogę. O, wentylator się włączył, agregat nie. Ale ogólnie działa. Dobra, daję mu 5 minut i włączam go na stałe. No i słuchajcie jeszcze raz. Witajcie jeszcze raz na moim filmie. Pozwoliłem sobie włączyć to urządzenie. Chodzi aktualnie około gdzieś tam 20 minut. Zobaczymy, czy coś się nazbierało. Tu widać, jeszcze dalej działa, świeci. Otwieramy klapę. Powinno się zaświecić. Ok, dobra. O. Proszę bardzo. Nie wyciągnę, bo tam, słuchajcie, woda dalej kapie, ale zobaczcie, ile wody się nazbierało. Czyli urządzenie działa. Także jeszcze raz dzięki, łapka w górę. No i co? Przerabiajcie i działajcie. Także jeszcze raz, jak komuś się film przydał, pamiętajcie, łapka w górę. Opinie wskazane są jakieś. Chcecie, rozpisujcie się, jeśli macie podobne urządzenia, jakieś tam ciekawe pomysły, tak samo piszcie. Wspólnie coś tam podziałamy. Także łapka w górę, subskrypcję sobie włączcie. No i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Dzięki.